Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy w Warszawie. Mamy dzisiaj sobotę, którego? Którego dzisiaj mamy, proszę panią? Proszę cię, nie. Proszę, którego mamy dzisiaj? Tu jest ulica Jerzego Giedroycia, Sper. A tu jest Pałac Namiestnikowski, Belweder. Mamy Belweder, według projektu w rezydencję państwową. I tu mieszka pan prezydent jeszcze dzisiaj Komorowski, a niebawem Andrzej Duda, nowy prezydent Polski, będzie mieszkał. Tu mamy pomnik Piłsudskiego. Pomnik Piłsudskiego. I tu się odbywa. Tu się jakaś demonstracja odbywa. Dzielny tata.pl. Marszałek. Oni prawdę tylko chcą wybaczyć. Nie chcą jej zobaczyć, bo z tego nie ma kasy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Proszę pana, halo. Dzień dobry panu. Ja chciałem z panem dwa słowa zamienić. Pan tutaj demonstruje w jakim celu i dlaczego? Jesteśmy ruch społeczny dzielny tata. Przejdźmy tam dalej, ciszej będzie. Słucham, a co ten ruch społeczny dzielny tata? O co on walczy? Zajmujemy się problematyką dzieci w naszym kraju na chwilę obecną. Mają bardzo duży problem, dlatego że pytamy się do tyłu, są odbierani rodzice. W naszym kraju jest bardzo chore prawo, które umożliwia sądom niszczenie rodzin. W szczególności dzieje się to po rozpadzie związku, ale nie tylko. My zajmujemy się tym problemem po rozpadzie związku. W 96% przypadków sądy orzekają opiekę nad dzieckiem tylko pozostawiają dziecko pod opieką tylko jednego z rodziców, z reguły mamy. Dlatego, że sędziami są kobiety pewnie. Dlatego, że sędziami są kobiety, ale nie tylko dlatego. Przede wszystkim dlatego, że tak im się opłaca. Taka jest strategia tego państwa. Polskiego. Tak, polskiego państwa. Ojciec jest fundamentem rodziny. Jeśli tego fundamentu zabraknie, ta rodzina się rozbija. I dlatego sądy antyrodzinne w Polsce działają w ten sposób, że ograniczają kontakty z ojcem. Chcemy zmienić to prawo. Chcemy, żeby było w naszym kraju inaczej, normalnie, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie opieka naprzemienna jest standardową procedurą po rozpadzie związku. Przepraszam bardzo. Nasze prawo jest, jeszcze jedno zdanie, nasze prawo jest prawem Białorusi i prawem Ukrainy. Przepraszam bardzo, ale z tego co wiem, w Unii Europejskiej, w Niemczech też dzieci zabierają rodzinom i też problemy są właśnie z utrzymywaniem praw do dziecka, bo jest jakiś specjalny urząd do spraw dzieci i dzieci mogą zgłaszać tam jakieś nawet telefonicznie czy coś i odbierają dzieci rodzinom w Niemczech. Też jest. Również ten problem się coraz bardziej nasila, dlatego że państwo coraz bardziej chce ingerować w życie społeczeństw, dlatego żeby kontrolować to społeczeństwo. Członek tego społeczeństwa jest bardziej zmanipulowany, jest bardziej podatny, gdy rodzina jest rozbita, ludzie zajmują się problemami takimi podstawowymi, jak przeżyć, jak sobie dać radę, a wtedy rządzący są w stanie nami ciągle rządzić. Dobrze, ja dodam tutaj, ja jestem prezydentem Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym i w sytuacji, kiedy dzisiaj dużo ludzi emigruje, następuje rozbicie, bo ojciec pojechał za pracą do Irlandii, do Anglii czy do Niemiec, no pół roku go nie ma, a potem ta rodzina, same pieniądze to nie wszystko, brak kontaktu codziennego z dziećmi, z rodziną powoduje rozpad takiej rodziny, no i potem się dzieją te rozwody, a co za tym idzie, no przyznawanie dzieci matkom, bo potem ten ojciec jest poza i on nie ma prawa do dziecka. Dlatego my mamy jako ruch społeczny dzielny tata.pl, zapraszamy na naszą stronę internetową, mamy na to bardzo proste rozwiązanie. Proponujemy wprowadzenie unijnej płacy minimalnej. Jest to rozwiązanie, które zapewni to, żeby w naszym kraju Polacy mogli godnie żyć, żeby nasza polska młodzież nie musiała pracować na zmywaku w Londynie czy w Hamburgu za najniższą,
tylko żeby ta unijna płaca minimalna obowiązywała w całej Unii Europejskiej na zasadzie solidarności społecznej. No tak, no to tak się mówi, no ale jak to zrobić, bo przecież w naszym państwie jest tak duże obłożenie podatkowe przedsiębiorcy, że on musi ZUS zapłacić, musi podatek od VAT i tak dalej. Tych podatków jest wiele, które się składowo składają na to, że jeżeli on wypłaci 2000 wynagrodzenia, to drugi 1000 musi dać no, państwu, prawda? Tak to wygląda. Proszę pana. Pan też chciał wywiadu udzielić? Pomorska Telewizja Narodowa z Gdańska, witam. Witam. O co chodzi? Ale chwileczkę, skończymy, momencik, tak? Ja skończę tylko rozmowę z tym panem. Oczywiście, proszę pana, ma pan do tego pełne prawo. Moment. A mógłby pan mnie o to poprosić? Skończmy, bo ja muszę już uciekać. Prawem? Dobrze, ale skończmy, ja skończę zaraz z panem. Wie pan, jak to się robi zgodnie z prawem? Bo na razie nie udzielę panu takiej informacji, dlatego że pan to robi bezprawnie. Są odpowiednie przepisy. Tak, skończymy wywiad. Może pan pozwoli skończyć. I niech pan to zrobi zgodnie z prawem. Dobrze, tak no, to, jak no to teraz proszę bardzo. Dokończymy temat tego postępowania z rodzicami i sądów. No i przyznawania właśnie dzieciom, dzieci właśnie tym ojcom nie, tylko matkom. Tak. Dzieci przyznawane są z reguły matki stają się właścicielkami. Ojcowie zmuszani są do tego, żeby płacili na te dzieci alimenty. Dzieciom nie są potrzebne alimenty, potrzebni są ojcowie. Mhm. Ja potrafię mojemu dziecku kupić chleb. Pan ma dziecko? Mam trójkę dzieci. Trójkę sąd dzieci przy... i sam pan utrzymuje te sąd, dzieci? Sąd na chwilę obecną przysądził mi widzenia z dziećmi, tak jak w więzieniu. Czyli dzieci są u żony? Tak, dzieci są u mamy, a ja z moimi dziećmi mogę się na chwilę obecną widywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. I jestem w super sytuacji, dlatego że moi koledzy, moi przyjaciele z ruchu społecznego Dzielny Tata bardzo często miesiącami, nierzadko latami nie widują swoich dzieci. Dobrze. I nikt z tym nic nie robi. Mhm. Czyli po prostu walczycie o to, żebyś mieć swoje prawa do tych dzieci, znaczy, jako ojcowie, tak? Walczymy o prawo dziecka do tego, żeby miało obojga rodziców. No tak powinno być w normalnym społeczeństwie. Tak, walczymy o to. Bo to jest prawo. Rodzina, prawda? Teraz się tworzy jakieś inne technologie, tworzy się ustawy o gender, o tak zwane te no, zastępcze rodziny, jednopłciowe, więc dziwne rzeczy się dzieją, natomiast normalna rodzina jest nękana przez władzę. Zgadza się i ten proces coraz bardziej narasta. To jest proces, to jest zjawisko systemowe. Rządzący niszczą naszą polską rodzinę. Robią to w sposób planowy, systematyczny. Robi to pani premier, robi to rząd polski i Sejm. Co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać temu? Przede wszystkim idziemy do wyborów i wyrzućmy tych zdrajców narodu polskiego, odsuńmy ich od władzy. Dlatego, że to są zdrajcy. Oni zniszczyli nasz naród, zniszczyli nasz kraj. Nie możemy dopuścić, żeby do dalszej dewastacji Polski. I dlatego pan dzisiaj był na spotkaniu Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zarejestrowany już w Państwowej Komisji Wyborczej i będzie wystawiał ludzi bezpartyjnych i ludzi, którzy chcą zmienić tą Polskę na dobro, na lepsze życie dla Polaków i obywateli polskich i dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, byłem na tym spotkaniu, to jest jeden z ruchów antysystemowych. Tych ruchów jest bardzo wiele, jest Kukiz, jest Stonoga, jest Korwin-Mikke, jest Piotrek Rybak. Ja jestem Sławomir Dul i skąd pan jest? Ruch społeczny Dzielny Tata, Tomaszów Mazowiecki. Z Tomaszowa, prawda? Tak. Tu przyjechał pan do Warszawy, teraz dzisiaj pod Piłsudskim robi pan tą... I robię pod Piłsudskim manifestację, dlatego żeby mówić do ludzi o tym wszystkim, o tych nieprawidłowościach, o tym haniebnym bałaganie, który robi nasz rząd i nasi parlamentarzyści. Dobrze, no tutaj czeka na pana policjant. Ja dziękuję panu za rozmowę i proszę tutaj te czynności policjant niech wykona służbowe. Ja to też będę filmował, bo mam prawo do filmowania. Ja zaraz pójdę po dokumenty. Z ojca wywalczyć do końca, weź go zostaw. Nie masz posła. A, przepraszam pana policjanta, a czy to nie wolno tutaj koledze tutaj z tego stowarzyszenia Dzielny Tata być i robić tego, co robi? Proszę pana. To jest zabronione prawnie? Nie, wolno. Wolno. Tylko, że ja chciałem tylko... A pan chciał wylegitymować? Polecenie spisać. Rozumiem. Pan chce tylko normalnie wylegitymować, tak sprawdzić, kto to jest, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. No, tak to wygląda. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy w Warszawie. Dzisiaj mamy słoneczny dzień. Obok tutaj... pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem stowarzyszenia Dzielny Tata.
No i dziękuję, zapraszamy do Warszawy, zapraszamy. Dzisiaj jest święto, święto powstania. Dzisiaj będziemy świętować tutaj w Warszawie i świętujemy no, dzień powstania warszawskiego. Pozdrawiam z Warszawy, Czerwony Korsarz, redaktor Sławomir Ziembiński, Pomorskiej Telewizji Narodowej. Dziękuję.